Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj będziemy omawiać ten oto piękny, chyba piękny nóż. A jest to jest to nóż firmy Cold Steel, tak zwany Finnwolf. Od razu robię wam porównanie. Tutaj mamy Paramilitary 2, który ma głownie prawie taką samą, nawet mówię o krawędzi tnącej, to gdzieś odtąd to chyba by była taka sama. Benchmade 940 Osborne, w tym przypadku wersji CF. Benchmade Bugout, który też tutaj chciałem porównać z tym nożem. Fajnie. Co tu jeszcze możemy wrzucić? Tu od góry mamy jeszcze Zero Tolerance 0562 w wersji CF. Cold Steel Code 4. No i tutaj ten Benchmade, to już go widzieliście. Jeszcze mam chyba jeden nóż. Zero Tolerance 0450. Też ma głównie taką samą. Cold Steel Finnwolf jest to jeden z tych niewielu noży składanych, który posiada szlif skandynawski, jak widzicie tutaj. Czyli jest taki sam, też prawie taki sam jak w nożach Mora, przy czym tutaj wyprowadzony jest jeszcze mikrokrawędź tnąca, którą widać pod światło. Podobno jest jakaś tam wersja zrobiona na zero, ale ja nie widziałem, chociaż długo, długo już ten nóż śledzę. Jest to nóż, który wyszedł bodajże w 2015 roku i od tamtej pory go chciałem. W tym roku, 2017, wyszły nowe warianty kolorystyczne. No i w końcu się skusiłem. Musiałem zobaczyć, co to w ogóle jest. Jest to nóż, który nawiązuje do skandynawskiego noża Puku. I w ogóle powiem wam, że tak samo prawie się go też używa, z tym, że jest to nóż po prostu składany. Jakie on ma wymiary, to was pewnie interesuje najbardziej. Czyli głownia ma około 9 cm, krawędź tnąca 88 może nawet i długość całkowita 20,5 cm. Ciekawe jak tutaj, jeśli chodzi o wagę. Moja waga pokazuje 96 lub 97 gram. Tutaj od razu chciałem przytoczyć Benchmade 945 Bugout 54-53 gramy. Tak właśnie chciałem, żeby Bugout tutaj się przewijał co jakiś czas, ponieważ są to noże o bardzo podobnej konstrukcji, czyli po prostu jakaś plastikowa rękojeść. Oczywiście wiadomo, że to nie jest zwykły plastik. No i stal na głowni, tak? I jakieś elementy stalowe się pojawiają. Z tym, że proszę bardzo, ten nóż kosztuje między 220 a 250, ten nóż kosztuje około 475 zł. Więc prawie za dwa razy taką cenę dostajemy dwa razy lżejszy nóż, ale z jakieś trzy razy lepszą stalą, ponieważ ten jest w stali S30V, jeśli złapie nam ostrość, jeśli nie, to trudno. Oczywiście, musiałem wam to pokazać, zobaczcie, first production, 756 na 1000, nieźle, nie? No, tak mi się udało. Natomiast tutaj jest stal AUS 8 i nóż jest wykonany w Tajwanie. Natomiast to jest nóż akurat made in USA. Czyli jakiś tam wyznacznik, prawda? Chyba jest. Dobra, starczy tego Bugouta, ponieważ on jest cieńszy i tak dalej, to dlatego mniej waży. A to jest nóż z najmocniejszą blokadą na świecie, podobno. No wiadomo, jak na razie nikomu nie udało się jej pobić. Jest to blokada typu Triad Lock, czyli Middle Lock, kiedyś nazywany Backlockiem. Zmodyfikowany. Tutaj, proszę bardzo, pojawi się taki pin, przez co wszelkie obciążenia, zamiast iść bezpośrednio na tą blokadę, zatrzymują się na tym pinie, ale to nie znaczy, że na przykład Bugout nie jest wyposażony w taki pin, bo jest i zresztą większość noży obecnie jest w taki pin wyposażony. Tutaj mamy takie kciuki, zobaczcie, trochę one są takie powiedzmy chamskie, znaczy no brzydkie są i tyle, ale bardzo funkcjonalne, dzięki którym nóż można otworzyć. Nóż się łatwo składa i łatwo się rozkłada, nie miałem z nim problemów od początku, chociaż kupiłem go jako nowy, chyba unboxing był nawet na kanale. Ale jeżeli jest problem z tą właśnie blokadą od Cold Steela, starczy w takiej pozycji
zostawić nóż na 2 dni. Tak, wiem, nowy nóż, już nie mogę go dotykać. No trudno, no nie? No i tak 2 dni sobie powinien poleżeć. I sprężyna, która jest tu w środku, się na pewno wtedy wyrobi. Dzięki temu nóż będzie nam o wiele bardziej gładko chodził i o wiele łatwiej będzie go odblokować. Chwilkę o rękojeści. Jest to jakiś tam plastik, który Cold Steel nazywa Grivexem. U mnie jest nawet jakieś odbarwienie od nowości. Nie wiem dlaczego. Fajna nawet zieleń. Bardzo ergonomiczna, jeśli chodzi o trzymanie w ogóle w dłoni. Dużo miejsca jeszcze zostało. Ja mam małe dłonie, więc ktoś z dużymi dłońmi na pewno będzie miał też dużo miejsca na swoją grabę. Nie wiem dlaczego na YouTubie wszyscy mówią, że mają duże dłonie. Ja potem oglądam film, porównuję, łapię ten sam nóż i patrzę, że moje palce są w tym samym miejscu co kolesia, który robi recenzję i on mówi, że ma duże dłonie. No ja nie mam dużych dłoni, chyba że według YouTuba mam duże, ale wątpię. Ten Grivex jest taki sobie, no ale wiadomo, to jest plastik, a to jest nóż terenowy, ponieważ do czego ten nóż jest, to powiem po prostu na końcu, ale najbardziej ja go przynajmniej używałem w terenie i na grillach. Także no, dlatego jest właśnie plastik. Jest dzięki temu lżejszy i bardziej odporny na korozję i inne uszkodzenia. Przechodzimy do klipsa. Klips jest dwupozycyjny. W tym przypadku mamy jeden klips, bo przeważnie przy nożach od Cold Steela to dostajemy dwa klipsy, żeby móc sobie go przekręcać, prawy i lewy. Już pokazuję w spodniach. Bardzo dużo wystaje, jak widać. Ponad 3 cm, jak nie więcej, ale to dobrze, bo jako nóż terenowy powinien tyle wystawać w rękawiczce, czy nawet bez rękawiczki, ale w momencie, kiedy szybko potrzebujesz noża, o wiele łatwiej będzie Ci go dobyć, niż by to miał być na przykład klips Deep Carry, tak jak w przypadku Bagauta, gdzie nóż chowa się cały i w momencie, kiedy go potrzebujesz, może być problem z wyciągnięciem noża. Tutaj akurat nietypowa rzecz dla Cold Steela. Nie ma żadnej trakcji, która przeszkadzałaby przy wyjęciu noża, więc bardzo łatwo wychodzi z kieszeni. Bardzo fajna rzecz. Ostatecznie na końcu noża znajduje się też otwór na linkę. Można sobie przeplec jakiś tam wisiorek czy laniard zabezpieczający. To już jest kwestia indywidualna. Ja już kilka razy mówiłem, ja tego na przykład nie używam. Prędkości otwarcia tutaj jako takiej nie ma. Znaczy, no jakaś tam jest, ale raczej pomału się nóż otwiera. Więc teraz zastanówmy się, do czego taki nóż może być. Fajne ma wymiary, dosyć mało waży. No i ma odpowiednie zastosowane materiały, czyli AUS 8 łatwo się ostrzy. Na dodatek szlif skandynawski jeszcze łatwiej się ostrzy. Dzięki temu idealny nóż terenowy. Fajnie nim się dłubie w drewnie. Ok, rękojeść jest wygodna, plastikowa, odporna na korozję. Blokada, prawdopodobnie najmocniejsza blokada na świecie. Więc do czego taki nóż może być? No poza tym, że jest to dobry nóż na EDC, bo jest dość wąski i w kieszeniu fajnie jeździ. No tylko tyle, że dużo wystaje, niektórym może to przeszkadzać. No to nadaje się oczywiście na każdy rodzaj wyjazdów. Może nie ultra lekki, na ultra lekki oczywiście Benchmade Bugout bardziej się nadaje, bo waży 2 razy mniej, a wcale w niczym nie odstaje od tego noża, nawet ma lepszą stal. No ale tutaj jest jako nóż przeznaczony do, powiedzmy, dubania w drewnie, no to nawet lepiej, że ta stal jest troszkę taka gorsza, szybciej się ją naostrzy, można dalej dłubać, tak? Oczywiście, że tak. Jakieś batonowanie i ten pewnie delikatnie też może wchodzić w grę. Ja tego nie robiłem, natomiast próbowałem nim rąbać, tak, gałązki małe to słabo. Waga jest niestety za mała, więc w tym przypadku niska waga jest minusem. No, ale za to przy mocnych, takich bardzo mocnych, powiedzmy, cięciach nóż się sprawdza, nic się tutaj nie zepsuło, ale ma małego blade playa, jak widać. O, teraz widzicie doskonale. I tak było od początku. Oczywiście góra, dół, nic. Nic nie robiłem z pivotem. Czekałem, że może coś się schrzani albo co, ale nic się nie stało. No i tak zostawiłem, bo przy lekkich cięciach tego się nie odczuwa. Przy mocnych cięciach też o dziwo się tego nie odczuwa. Natomiast, no, może sobie tym trochę pomachać. No, to jest dziwne. Widocznie tak po prostu miało być. Jakiś luz jest wymagany, żeby nóż dobrze pracował. Poza tym jeszcze ta cena.
No u nas to zawsze zawyżają, nie? W Stanach to można go kupić za 30 dolarów i to by była fajna cena, 120 na przykład złotych, 150 złotych, o, idealna to by była cena za ten nóż. 220, 250 to już jest trochę dużo, ale no, jeżeli ktoś chce mieć ten nóż, to na pewno nie będzie narzekał, chociaż w tych cenach to już można zupełnie inne noże kupić i też człowiek będzie zadowolony i w lepszych stanach, więc trzeba się zastanowić. Jest to projekt fajny, nóż jest dobry, natomiast no, ogranicza się tak bardziej do, myślę, czynności outdoorowych i do takiego tam EDC. Natomiast jakiś tam, czy nóż to elegancki jest, czy kolekcjonerski, to raczej nie. Czy jest to nóż dobry na prezent, to chyba nie bardzo, bo nawet w kilka osób to już i tak by była dosyć duża składka. Chociaż kilka osób można by było, ale już za tę kasę to można coś lepszego kupić. Więc jest to nóż taki, który no myślę, poleciłbym tylko do działań outdoorowych. No i oczywiście na EDC. Na EDC też jest dobry. No fajnie tnie. Fajne ma te parametry cięcia. Muszę powiedzieć, że naprawdę nieźle jest. No i ma oczywiście mocny, mocny czubek. Dzięki temu też nieźle wchodzi. Zobaczcie, jaka dziura zostaje. Jest bardzo, bardzo mocny czubek. Jak to w nożach typu Scandi. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.